W marcu 2017 roku członek zgromadzenia Jacek Tomasiak zwracał uwagę na konieczność promocji nowego systemu odpadów przez związek. Od przyszłego roku Lubartów czeka kolejne śmieciowe trzęsienie ziemi. Dlaczego? Po pierwsze, z końcem tego roku wygasają umowy z dotychczasowymi firmami wywożącymi odpady. Po drugie, nowe przetargi będą musiały uwzględnić nowe zasady segregacji odpadów. Dotychczasowy podział na frakcje sucha i mokra zastąpi podział na kilka pojemników frakcji suchej. Co to w praktyce oznacza? Na pewno zamiast jednego żółtego kilka pojemników na odpady. W ślad za zmianami, jakie będzie wprowadzał związek komunalny, jak donosi Gazeta Prawna, zdrożeją śmieci i to aż o 75%. Jeżeli ów scenariusz się sprawdzi, to w blokach mieszkańcy zamiast 6 zł od osoby zapłacą 10,50 zł, zaś w domkach jednorodzinnych zamiast 12 aż 21 zł. Tak drastyczne podwyżki wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Od tego dnia Lubartów będzie inaczej niż do tej pory segregował odpady. Dzisiaj w Lubartowie dzielimy śmieci na frakcję suchą i mokrą. Frakcja sucha trafia do żółtego pojemnika, szkło do zielonego, a odpady komunalne, czyli tak zwana frakcja mokra, do pojemnika czarnego. Razem z nowymi przetargami takie miasto jak Lubartów będzie musiało segregować odpady na o wiele więcej frakcji. Od 2018 roku śmieci będą dzielone minimum na 4 frakcje. Do kontenera niebieskiego trafi papier, do zielonego szkło z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne, biały i szkło kolorowe, zielony pojemnik, żółtego metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego odpady ulegające biodegradacji. Oto czy związek jest gotowy na śmieciową rewolucję, dopytywał podczas ostatniego zgromadzenia związku przedstawiciel Lubartowa Jacek Tomasiak. Kolejna rzecz, o którą chciałem zapytać, to tutaj również chyba pan dyrektor wspomniał o tym, ale to będzie chyba pytanie bardziej do pani dyrektor niż do pana dyrektora. Ponieważ wspomniał pan dyrektor o rozporządzeniu, które jest nowe, jeżeli chodzi o najkrócej mówiąc, politykę śmieciową, a mianowicie wiemy wszyscy, mam nadzieję, tutaj jesteśmy członkami tego zgromadzenia, że szykuje nam się kolejna rewolucja, przynajmniej jeżeli chodzi o nasz związek komunalny, o te odpady. Więc chciałem się zapytać, kiedy związek planuje dostosować nasze regulaminy wewnętrzne do tych wytycznych, które są w rozporządzeniu i kiedy te wytyczne z rozporządzenia związek planuje, że na terenie naszego zakładu, naszego związku weszłyby w życie. Pan prezes pytał o zmiany w przepisach, to jeśli pan przewodniczący pozwoli. Panu prezesowi na pewno chodzi o rozporządzenie nowe 29 grudnia 2016 ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, tak? To rozporządzenie wchodzi 1 lipca 2017 roku i to rozporządzenie stanowi, iż pojemniki stosowane przed dniem wyjścia w życie rozporządzenia, czyli dotychczasowe, oznacza się napisami określonymi szczegółowo w rozporządzeniu w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Czyli tu już mówimy o początku 2018. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle pojemniki niespełniające wymogów rozporządzenia, to karencja wynosi 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli to będzie 2022 rok. 2022 rok. 1 lipiec 2017 plus 5 lat, 1 lipiec 2022. Co się z tym wiąże? No, ma pan prezes rację, oczywiście będą konieczne zmiany i te zmiany są przygotowywane. Zmiany w regulaminie sposobu odbioru odpadów i regulaminie utrzymania czystości, bo to akurat musi być dostosowane do tych przepisów. Te przepisy już szczegółowo określają, jak dzielimy frakcje, jak mają wyglądać te pojemniki, jak mają wyglądać oznaczenia. Także mamy czas i jesteśmy przygotowani na to. Proszę bardzo. Chciałem wejść słowo, ponieważ 2021 rok dotyczy tylko i wyłącznie ta karencja i ten przepis jest tak długo stosowany w przypadku, jeżeli wcześniej zostały podpisane umowy z firmami na tak długi okres wywozu odpadów. Ja przypomnę, że umowy z firmami, które wożą odpady z terenu związku, wygaszają w przyszłym roku. Więc chciałem się zapytać, co będzie się działo i kiedy te zmiany w regulaminie nastąpią, bo przypomnę, o czym pan mecenas nie wspomniał, że tak naprawdę to rozporządzenie wywraca do góry nogami całą politykę śmieciową, którą my prowadzimy, bo nie będzie już frakcji suchej zmieszanej, tylko będziemy mieli oddzielnie metal, oddzielnie szkło, oddzielnie papier i oddzielnie coś tam jeszcze, nie pamiętam co, jakiś czwarty obrót. Przygotujemy te zmiany. Te zmiany zostały przygotowane, tak jak mówię, przedstawiłem daty, jakie ustawodawca dał czas na
wprowadzenie, to rozporządzenie z 29 grudnia 2016 roku, tak szukam na szybko, nie widzę, kiedy zostało opublikowane, także jest to świeża sprawa i związek sobie z tym poradzi. Mówię, że ten przepis odnośnie tej karencji też jest kwestionowany już. Przez 2021 rok. Przez kogo? No, przez prawników, przez pańskich kolegów. Rozumiem. Jak widać, w związku panuje spokój i nikt zbytnio nie przejmuje się tym, co wybuchnie ze zdwojoną siłą. Pamiętajmy, że to związek ma obowiązek edukować także mieszkańców odnośnie wprowadzonych zmian. To, co wydarzy się w styczniu, to będzie dla mieszkańców Lubartowa kolejną gigantyczną reformą śmieciową. O niebezpieczeństwach, jakie niesie zmiana, napisała wtorkowa Gazeta Prawna. Według autorów artykułu potwierdziły się wszystkie informacje, jakie przedkładał w styczniu na posiedzeniu związku Tomasiak. Sam związek także planuje zmiany w regulaminie, a w tym roku przeprowadzenie przetargów we wszystkich sektorach. Na stronie związku pojawiła się już informacja, że jeszcze w tym roku we wszystkich sektorach odbędą się nowe przetargi na wywóz odpadów w dokumencie. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku. Czytamy, że w czwartym kwartale tego roku odbędzie się wspomniany przetarg. Punkt piąty. Przedmiot zamówienia, odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, 6 sektorów, rodzaj zamówienia, usługi, tryb udzielenia zamówienia, przetarg nieograniczony, orientacyjna wartość zamówienia powyżej 209 tysięcy euro. Przewidywany termin wszczęcia postępowania, czwarty kwartał. Zmiany w regulaminie planowane są jeszcze przed postępowaniem przetargowym. Jak czytamy w Gazecie Prawnej w artykule pod tytułem Czarne chmury nad kolorową rewolucją, ceny śmieci mogą wzrosnąć nawet o 74%. W takich miastach jak Lubartów owe niepokojące skutki pojawią się już w styczniu 2018 roku. Największy problem będą miały te gminy, którym kończą się umowy podpisane z firmami na wywóz śmieci. One w pierwszej kolejności muszą się przygotować do kolorowej rewolucji śmieciowej. Z przepisów przejściowych rozporządzenia wynika bowiem, że śmieci na starych zasadach mogą być odbierane do czasu wygaśnięcia zawartych umów, nawet do 30 czerwca 2021 roku. Czytamy w gazecie. Związek umowy ze wszystkimi firmami odbierającymi odpady ma podpisane do końca tego roku i dlatego w tym roku musi przeprowadzić przetargi już na nowych zasadach. Gazeta przywołuje także ekspertyzę doktora Pawła Szyszkowskiego, który badał m.in. takie gminy jak Lubartów. Z przeprowadzonej symulacji kosztów nowego systemu wynika, że mogą one wzrosnąć nawet o 74%. Założyliśmy, że punktem wyjścia jest segregacja w podziale na dwie frakcje, suche i mokre. Przeprowadziliśmy symulację cen dla różnych modeli zakładających podział na od 4 do 7 pojemników. Okazuje się, że koszty systemu rosną od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Najwięcej w gminach wiejskich o rozproszonym mieszkalnictwie. Wskazuje dr Paweł Szyszkowski. Na dłuższą rozmowę z doktorem Szyszkowskim zapraszamy za tydzień. Przed nami kolejna rewolucja śmieciowa. Czy pańskim zdaniem związek właściwie przygotował się do nowych przepisów? Pytanie retoryczne, dla mnie przynajmniej, ponieważ jeżeli wiemy, że wchodzi nowe rozporządzenie, jeżeli wiemy, że przeciętny mieszkaniec Lubartowa będzie musiał mieć zamiast dwóch kubełków, kubełków sześć, to ja zadaję proste pytanie. Kto z dzisiaj oglądających kanał S i tą wypowiedź, którą w tym momencie przedstawiam, został poinformowany przez Związek Komunalny Gminy Ziemi Lubartowskiej o tym, że takie zmiany nastąpią? Przecież to jest bezwzględny obowiązek związku. Informowanie o tym, co za chwilę się wydarzy. Nasz związek lubartowski komunalny jest w sytuacji takiej, że w 2017 roku kończą się wszystkie umowy. Od 1 stycznia 2018 roku będą już nowe firmy, które będą wywoziły odpady i nowe zasady. Jesteśmy w miesiącu marcu. Nie robi się nic. Tak naprawdę nie wiem, co ma się wydarzyć. Przecież mieszkańcy muszą wiedzieć, że będą zupełnie inne kolory pojemników, że śmieci będą zupełnie inaczej segregowane, że ilość odpadów, ta, która będzie w domu segregowana, to będzie segregowana w wielu woreczkach albo w wielu kubełkach i będzie noszona do tych śmietników. No przecież nikt o tym nic nie wie. Ja pytanie swoje zadałem w styczniu. Mamy końcówkę marca, za chwilę kwiecień, cisza jak makiem zasiał, więc nasi mieszkańcy Lubartowa podejrzewam, że związek uznaje, że są osobami, które
albo każda z tych osób chodzi codziennie do czarownicy i ta czarownica w kuli im mówi, co się wydarzy za miesiąc, dwa albo za trzy, tylko że nie widzę tutaj milionerów niestety w Lubartowie, bo każdy by wtedy w totka wygrywał, albo uznają, że sprawa się sama załatwi. Tak, sprawa się sama załatwić miała w 2015 roku. System jak ruszył, tak ruszył, widzieliśmy. Co się działo z tymi odpadami, również widzieliśmy. Co się działo przy prywatnych domkach, również wiedzieliśmy. No przecież w domkach jednorodzinnych też ci biedni mieszkańcy nie wiedzą, że będą mieli za chwilę zamiast worków, zamiast dwa kolory worków, ewentualnie trzy, będą tych kolorów worków pewnie mieli dziewięć, bo jeszcze popiół jest oddzielnie zbierany. Więc no to, ta moja odpowiedź i taka drobna uszczypliwość w stosunku do związku jest chyba najlepszą odpowiedzią, czy mieszkańcy Lubartowa są przygotowani na drugą rewolucję śmieciową, bo to będzie druga rewolucja śmieciowa. Jeżeli związek nie będzie edukował mieszkańców, nie będzie wywiązywał się z ustawy, to pytam się, po co nam ten związek i dlaczego radni oddali tak szerokie kompetencje związkowi? Powinno to wyglądać zupełnie inaczej. Mieszkańcy powinni wiedzieć, co się będzie z ich odpadami działo, jak mają to segregować, bo jeżeli zostaną wybrane podmioty na nowych zasadach, a mieszkańcy nie będą wiedzieli, co mają robić z odpadami, no to pytam się, po co takie przetargi ogłaszać? To przecież ten system nie rusza, ten system nie będzie funkcjonował, ten system nie będzie działał. Wiem, że w Polsce gminy, które mają również taki problem, że będą musiały ogłaszać w tym roku przetargi, już edukują mieszkańców, już rozsyłają ulotki, już jest głośno o tym w prasie, a w Lubartowie, proszę zwrócić uwagę, ja pytanie zadałem w styczniu. Czy ktoś przeczytał w którejkolwiek z prasie lokalnej o czymkolwiek taką informację? Nikt. Nasza stacja jako pierwsza informuje o ogromnych zmianach w polityce śmieciowej, jakie wchodzą w życie od 1 lipca tego roku. Za moimi plecami znajdują się pojemniki w trzech kolorach. Za chwilę kolorów będzie sześć. Jeżeli związek nie rozpocznie akcji edukacyjnej, to kolejny etap rewolucji śmieciowej zakończy się tak.